Oboje mamy zawody, które są wolnymi zawodami, więc u nas ciężko jest zrobić taki stricte podział pół na pół albo od do. Dzisiaj ja jestem tu, a w międzyczasie dostaję filmiki, zdjęcia mojego synka, z którym jest mój mąż i kąpią się dzisiaj w baseniku i spędzają razem czas. W nocy wstajemy na zmianę, bo nasz synek jeszcze się budzi. Mamy partnerską relację i każdy z nas daje tyle, ile może w danym czasie. Nie rozliczamy się 50 na 50. Każdy po prostu jest zaangażowany i nas, ani jego, ani mojego męża, ani mnie nie trzeba namawiać do opieki nad synkiem. Po prostu w naturalny sposób ten podział się ukształtował. Dla mnie to jest najpiękniejszy czas i tak jak rozmawiam z kobietami, wiele z nich, właściwie nie spotkałam do tej pory żadnej kobiety, która by mi powiedziała, że przeżyła jakiś kryzys, kończąc 40 lat. Jesteśmy świadome w tym wieku, wiemy już, co nam nie służy, wiemy już, czego nie chcemy, wiemy, czego chcemy. I życie zaczyna być bardzo przyjemne, ponieważ skupiamy się na tym, co jest dla nas dobre i co jest dla nas ważne, a nie na tym, co powinnyśmy robić albo co ktoś uważa, że jest dobre, ponieważ już sobie do 40 większość z nas potrafi dowiedzieć się, co jest ich wartością, a co jest wartością na przykład wyniesioną z domu, wpojoną przez rodziców, która nie zawsze musi być tym, co rzeczywiście jest dla nas najważniejsze i jakąś taką wizją tego, jak my postrzegamy świat, więc do 40 już prawie każda z nas ma swoją wizję postrzegania świata i siebie. I to jest bardzo przyjemne, tak żyć świadomie.